ciemnościach widział światło wielką nad mieszkańcami kraju roków za bóstwo światło. To jest misterium tej nocy. Nasz Zbawiciel Bóg przychodzi do tych, którzy są w ciemności. Piękne są nasze bożonarodzeniowe tradycje. I ta choinka, i łamanie się okładki, i świąteczne potrawy, i fantastyczne iluminacje. Jednak nawet tak piękne tradycje mogą stać się niestety często w naszych realiach stają się zwykłymi bożkami, które odciągają nas od tego, co uroczystość Narodzenia Pańskiego jest najważniejsze. Sierankowy, bożonarodzeniowy klimat może być przez nas potraktowany trochę jak okazjonalny makijaż. Takie krótkotrwałe pocieszenie, parogodzinne zamaskowanie szarej, trudnej rzeczywistości. Tymczasem w tej uroczystości nie chodzi o chwilowe poprawienie nastroju. Bóg czyni coś znacznie większego niż wprowadzenie na chwilę fajnej atmosfery. Dzieci narodzone w betlejemskiej stajence to Bóg, który wchodzi w noc i tę noc rozjaśnia. To Bóg, który wchodzi w życie człowieka i rozlewa w nim swoje zbawienie. Drodzy siostry i bracia, my czasem jesteśmy jak podróżnicy błądzący w ciemnościach, szukający drogi do domu. I możemy czuć się samotni, zagubieni, pełni lęku, kiedy choćby choroba, niepewność czy codzienne wyzwania dotykają nas. Kiedy stajemy przed trudnościami, choćby w wychowaniu dzieci czy w relacjach z bliskimi. Może często zadajemy sobie wtedy pytanie, dlaczego tak się dzieje? Jak to wszystko ma sens? I tacy trochę pogrążeni w ciemnościach tracimy z oczu światło. Na szczęście Bóg przychodzi właśnie do tych, którzy są w ciemnościach. Zauważmy taką ciekawą prawidłowość. W zasadzie wszystkie obchody uroczystości Narodzenia Pańskiego przez znakomitą większość czasu odbywają się w ciemności. Wigilijna wieczerza, śpiew kolęd, pasterka. To wszystko celebrowane jest w nocy. Ale nie tylko te tajemnice. W pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że tej samej nocy Pan skierował do Natanaela słowa. Bardzo ważne. A więc znów niezwykłe wydarzenie dzieje się w nocy. Dlaczego? Nie dlatego, abyśmy mogli doświadczyć, że Jezus, nasz Zbawiciel, nie boi się ciemności. Nie boi się Twoich, nie boi się moich ciemności. Bóg te ciemności, które realnie istnieją, realnie istniejące ciemności, usuwa. W tych właśnie realnych ciemnościach zabłysło i wciąż na nowo stara się zabłysnąć światło zbawienia. Pytanie jest, czy ja po to światło wyciągam rękę? Czy chcę, aby ono oświetlało moją drogę? Moi drodzy, głodny nie zrozumie syty. Syty nie zrozumie głodnego. Takie przysłowie jest w naszej Polsce. Syty głodnego nie zrozumie. Oznacza to, tak w skrócie rzecz ujmując, że tylko ten, kto sam doświadczył sytuacji podobnej do naszej, najlepiej może nas zrozumieć i przyjść nam z pomocą. I to jest właśnie jeden z podstawowych powodów, dla których tajemnica dzisiejszej nocy, dzisiejszego wydarzenia Bożego Narodzenia, czyli tajemnica, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami, że ta tajemnica jest naszym udziałem. Innymi słowy,
Bóg stał się jednym z nas, solidarnie doświadczył tego, co my, i w tym, czego my doświadczamy, pokazał nowy sposób życia. Doświadczył bowiem ciemności, ciemności niemowlęctwa i bezradności, ciemności ucieczki do Egiptu, ciemności kuszenia, ciemności obrójca, ciemności Kalwarii. Gdy umierał na krzyżu, ciemność ogarnęła całą ziemię. Kiedy ten rok ustąpił, gdy Jezus skonał, wtedy w ciemności zaczynało światło. Skąd ta światłość spośród ciemności? Źródłem jest tylko Bóg i Jego miłość. Jezus wchodzi ze swoją miłością w nasze ciemności. Rozlewa w nich światło swojej miłości i w ten sposób ciemność przemienia w światło, w sens. Chrystus naprawdę zna nasze ciemności i nie chce, byśmy w tych ciemnościach żyli. I dlatego w żłóbku pośród ciemności my odnajdujemy miłość, która przemienia zimną, ciemną noc w świętą noc. Na krzyżu pośród ciemności odnajdujemy miłość, która przemienia śmiertelną noc w wielką. Teraz w Eucharystii, w której uczestniczymy, odnajdujemy tę samą miłość, która chce nas wszystkich przemienić z dzieci ciemności w dzieci światłości. W tej liturgii, którą dzisiaj przeżywamy i będziemy przeżywać uroczyście w najbliższych dniach, niejako wchłaniamy w siebie światło zbawienia. I tak ważne jest, żeby otworzyć się na to światło. Żeby ten, który przychodzi, by rozświetlić moje ciemności, nie tylko je rozświetlił, ale też mnie zmobilizował i nauczył do tego, bym ja, idąc do innych, rozświetlał ich ciemności życia. Może już dzisiaj, gdy usiądziesz do wigilijnej wieczerzy, ktoś będzie potrzebować, byś rozświetlił ciemność jego smutku. Może jutro, pojutrze, gdy zasiądziesz do świątecznego stołu, spotkasz kogoś, kto wciąż jest w ciemności. Dzisiaj Chrystus daje tobie zadanie. Zadanie, do którego cię umocnił swoim światem. Światłem, które jest Jego miłością. Nie zachowaj tego dla siebie. Podziel się z innymi, a będziesz naprawdę szczęśliwy. Amen.